Halo, halo, witam serdecznie. Dzień z życia Unrankeda na Goldach 4. Ale żeby nie było tak bardzo trudno, to założę moje okularki. Wiem, że teraz wyglądam mega dziwnie, ale to są okularki szczęścia. Dlaczego? Ponieważ kosztowały mnie bardzo dużo. Nie, no żartuję, to są po pierwsze okulary brata. A tak na serio, to słuchajcie, gram na mapce, na której nigdy wcześniej nie grałem. Nie mam pojęcia. O, czy to był przeciwnik? Nie wiem nawet. Ale... nie, no dobra, bez sensu patrzeć jedną miejscówkę w trzech. Nie mam pojęcia, z jakiego miejsca mogą mi w ogóle wyskoczyć przeciwnicy, z jakiego nie. A przypominam, że to są dla mnie... Goldy 3 to są dla mnie wysokie rangi. Dobra. Ej, to są goldy, a ja mam swojego karambita w statraku. Był taki czas, że on był warty, słuchajcie, 4,5 kafla. I ja tak wchodzę kiedy z rana i mówię, co jest grane? Czekajcie, czy to był gościu, czy mi się wydaje? Dobra, zostałem sam na dwóch, a nie znam w ogóle tej mapy kompletnie. No nic, ale będziecie mogli... Dam wam w takim razie pole do popisu i będziecie mogli się ze mnie pośmieć, co nie? Tu jest gościu. To go widziałem wcześniej. Wy możecie, słuchajcie, zostawić łapkę w górę. Mnóstwo łapek w górę zostawcie, proszę was, bo ostatnio te zasięgi... Jeszcze żeby filmy były nudne, to ja rozumiem, ale filmy nie są nudne. A to YouTube ucina, słuchajcie, także zostawcie suba, łapkę. Ten, ale chyba śmiesznie wyglądam, co nie? Z tymi okularkami. Aż bardzo dziwnie. I zdejmę je dopiero wtedy, jak mnie głowa już będzie tak bolała, że nic z tym nie zrobię. Okej, dobra. Dobra. Proszę, ja nie chcę zostać sam na pięciu. No i zostałem sam na pięciu. Prosiłem, żeby tak nie było. Sam na czterech. Słuchajcie, jeszcze tylko cztery przeciwnicy. Po pierwsze, to ściągam te okulary, bo to jest jakaś masakra. No, ustańmy teraz tak ofensywnie, bo nie można się wychylać na mapie, na której się nie zna miejscówki. Dobra, i mamy już przewagę. To jest super sprawa. Czy tutaj ktoś jest? A nawet nie wiem, mam nadzieję, że tak. Mamy akacza. Dobra, zaraz go podniesiemy. Mam nadzieję, że tu... Dobra, nie ma tutaj nikogo. No i super, słuchajcie, pierwsza runda ugrana, jeden kill, chciałbym, kurde, zrobić ace'a, takie fajne sprawy, wiecie, o co chodzi, bananki. Zagrałem kilka skrzydłowych, właśnie, mam teraz karambita w statraku, po stronie Terro mam bagneta. Wiem, że miałem go oddać dla widza, ale trade ban i te sprawy, wiecie, o co chodzi, więc jeszcze nie mogę. I naprawdę, niektóre reakcje ludzi są po prostu takie świetne. Ciekawe, czy tutaj ktoś będzie, czy nie, mam nadzieję, że tak. Kończąc, te reakcje... Wow, mamy pakę, dobra, ale to było niebezpieczne, bo akurat mi się... myszka omknęła. Reakcje ludzi, którzy mają tam, powiedzmy, tego golda na moje kosy, które są warte, no, ta na przykład ponad 1000, są bezsenne, naprawdę. No gościu, i po co? Ale ja nie lubię takich ludzi, nie? Ja się skradam, a ten mi psuje cały mój gameplan. No i teraz się skradałeś i teraz będziesz kampił, tak? Dobra. A, źle zrobiłem, ale mogłem ich... Nie, no w sumie było bez szans troszeczkę. Mamy przewagę, ale ja wziąłem AWP-kę i boję się, że przeze mnie możemy tą rundę przegrać. No ale kiedyś się trzeba nauczyć grać z tej AWP-ki, nie? Wiecie, o co chodzi? Nie wiem, tak naprawdę... O kurde, tu jest jakieś przejście jeszcze. W nogi dostał! Ty się tutaj skampiłeś, brawo. Kałaszek? Halo, gdzie mój kałaszek? O kurde! Zero info, ej, nie wiem, o co chodzi. Wiem, że to nie są silvery, bo bez przesady. W sensie szanuję silverów, bo sam gram jak silver, ale no kurde, no info. Szkoda, bo tutaj raczej nie będzie żadnych spektakularnych akcji, ani... O kurde, tutaj... Oj, dobrze weszłem, w dobre miejsce. Nie będzie tu raczej żadnych spektakularnych akcji, bo nie znam tej mapki zbytnio. Chyba, że naprawdę, no będzie coś fajnego. Halo? Dobra. Ja się palę prawie. Halo, halo, tutaj jeszcze jeden powinien być. Oj, 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 troszeczkę paniki, że tutaj było, tak, że tak powiem. On jest mój. Co to było? Widać, że ten frag to był fart, ale czemu ja musiałem na tym ucierpieć? Halo, czemu ja? Kurde, ja się palę. Kurde! Słuchajcie, zaraz mi się kamerka włączy, ale coś wam powiem, bo widziałem, że bardzo interesował was filmik, jak nagrałem, że kupiłem komputer za 11 tysięcy. Kupiłem kolejny sprzęcik za troszeczkę mniejszą sumę, ale też, że tak powiem, pokaźną, bo chyba mniej niż 11 tysięcy to jest jednak pokaźna sumka. I będzie to też coś do nagrywania i nie będzie to aparat. Wydaje mi się, że właśnie robię plecy dla gościa, wiecie? Zrobiłem plecy dla gościa. A, zagramy sobie z tym. Jest!
Także, no, fajnie. Nie powiem, co to jest, bo zrobię o tym odcinek. Zobaczycie zresztą na miniaturce, ale fajnie będzie. Możecie zgadywać, co to będzie. No to mnie kosztowało powyżej 8000. Ile dokładnie, nie powiem, ale to mi na przykład pozwoli nagrywać opening skrzynek w samochodzie. Ktoś tutaj jest. Halo? Tutaj ktoś jest, tak? Wow. Ale gościu mnie też tak troszeczkę, że tak powiem, zaskoczył. Sam na trzech, moi drodzy, klacz. Ajajaj. No teraz tak. Mam nadzieję, że oni mają po 1 HP, to wtedy rzeczywiście mógłbym to ugrać, ale oni teraz mają info. Dobra. Mój klacz robi się coraz bardziej prawdopodobny. Przeładuję oczywiście w takim miejscu, że ze wszystkich stron mogą mnie zabić. To co, spróbujemy to jakoś na czas. O, zginął gościu. Przyznaję się, że wyświetlenia są dla mnie istotne i myślę, że dla każdego youtubera, który nagrywa filmiki, te wyświetlenia są istotne, bo gdyby nie były, to by sobie filmy na dysku zapisywał. Moim zdaniem oczywiście. Bang, 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 bang. Co jest? Tak po prostu, 5 na 3, super. Dobra, tutaj słyszę, że jakiś raszek się szykuje. What the hell, co tu się dzieje w ogóle? Wow! Ja nie mogę, woda! Przeszkodziła. Ten gościu to ma serio movement jakiegoś silvera. To nie mogło być silver, bo ostatnio były goldy, jak wygrałem meczyk. Ale generalnie tutaj też jest śmieszną sprawą to, że powiedzmy ktoś ma bombę i nie zna mapy i nie wie, jak dojść na bombsite i tracimy w ten sposób traci czas i rundę my wygrywamy. Oj, chyba kogoś tutaj będziemy mogli się spo... Aha, dobra, to. Okej, zobaczymy, jak nam pójdzie pistoletówka. Ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, że no ja w pistoletówce to jestem mistrz, naprawdę. No, jak zrobię jednego fraga, to jest serio dobrze. Bo, no szczególnie tymi glockami, bo że to jest taki pistolet, że on w ogóle obrażeń nie zadaje. Dobra, zagłosujmy na przerwę. Dobra. No widzicie, ile musiałem w ogóle razy trafić, żeby ten, żeby głowę zdobić. Dajcie mi. Dusimy. Halo, gdzie on mi uciekł? Mnie gdzieś uciekł ten gościu. Dobra. Plantujemy w takim razie. Halo. Wydaje mi się, że tutaj był gdzieś jeszcze gościu. Słyszałem go tutaj. Mamy dwóch botów w drużynie, nie? No super, słuchajcie. Dobra. Fajną broń miał, ale mi odskoczyła aż tam. A jak się zasłonił sprytnie. Tak się zastanawiałem przed chwilą nawet, żeby nie przejść przez tego motułowa. Czy tam młotowa. Jeszcze to był chyba jeden. Dobra, to była gdzieś tam czwórka jego. Dobra. Lecimy, dusimy dalej w takim razie. Ile on tu ma? Prawie jeśli, kurde. Fajnie, no, 4 fragi zrobiliśmy. No tej strony to już kompletnie nie znam. W ogóle nie mam pojęcia, gdzie tu, jak iść. O, dobra. To kojarzę. Ale jestem bardzo ciekaw, na jaki rank graliśmy, skoro ostatnio zrobiłem 30 fragów. 30 fragów na goldy, tam były chyba 3. No a kurde, teraz powinny być wyższe rangi. Zgodnie z... filozofią CS-a. Oj. Tam gościu. Dobra, git. Co ja robię, to nie mam pytań. Meczik zbliża się ku końcowi. Bardzo chciałbym utrzymać mój, że tak powiem, poziom fragowania. Tutaj kogoś słyszałem. To było dosyć dziwne. Oni mają takie wahanie, że... O, dobra, mam bota. Fajnie. Mieli takie wahanie, że raz strzelają bardzo słabo. Nie, no dobra, już bez przesady. A raz strzelają mega dobrze. Czyli pewnie mają farta, oczywiście. Mówiłem o moim problemie, że nie będę potrafił po prostu bomby
znaleźć i jej zaplantować, bo nie znam kompletnie mapy. Dobra, i tak raczej bym tego nie wygrał. Słyszałem wyraźnie scope'a i to jest raczej awupka w przeciwnej drużynie, ale mam smoke'a. Plantujemy w smoku. Dobra. Co teraz oni na to? Bomba zaplantowana, a przeciwnik nie wyeliminowany. Tak coś czułem. Właśnie, tak coś czułem, że to był bot. Dobra, leci. O, jakiś gościu się... Trzech botów mają, no to nieźle. Ale na moim P90 są tylko dwa... Dwa fragi. A to nie za dobrze. Chciałbym, żeby było ich troszeczkę więcej. Możliwe, że to jest ostatnia runda. O. Poddali się, a chciałem dokończyć, że 30 fragów fajnie by było mieć. Ale może będzie tytuł 30 fragów. No bo tak jakby zsumować wszystkie asysty i tak dalej. Ale to są goldy. No nic, słuchajcie, to jest kolejny mecz, który który zaliczamy do listy naszych zwycięskich meczów. Mam nadzieję, że kolejny będzie już na kałachy i że będzie troszeczkę ciężej. To tyle, zobaczcie jaką fryzurę teraz, przez to, że jest ciepło i że tak tyle siedziałem tutaj. U mnie nagrywanie trwa 40 minut, ciekawe ilu was, pewnie coś koło 10 minut. Słuchajcie, widzimy się już niedługo, mam nadzieję, że jutro. Życzę wam miłego dnia, poranka, jeśli ktoś jest nowy, to zapraszam do subskrypcji. Jeśli wam się spodobał film, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się i siemka.